Kochani, witamy w Diozie. Rzadko kiedy możecie zobaczyć naszą letnią prowizorkę, jak to wszystko tutaj wygląda, ale niestety tak funkcjonujemy. Jest lato, więc jakoś dajemy radę. Boimy się, co będzie zimą, dlatego każdego z Was prosimy o wsparcie remontu naszego ośrodka. Wiele z tych psów zapewne znacie z interwencji. Część jest może i dla Was nieznanych, ponieważ pochodzą z różnych miejsc i nie nadążamy o wszystkich psiakach informować na bieżąco. Ciężko tutaj jest dość przejść. Gosiu, co masz na rękach? Mamy listę bez oczu. Potrzebujemy bardzo mocno od Was środków, pieniążków, żeby właśnie ratować takie zwierzęta od patologicznych oprawców. Gosiu, jak Ty się tutaj znalazłaś? Ja przez przypadek zobaczyłam film w internecie, co robicie. Stwierdziłam, że muszę to zobaczyć na własne oczy, żeby się przekonać, że to nie jest jakiś fake albo firma krzak. I okazało się, że po prostu poznałam tutaj super wspaniałych ludzi, którzy pomagają z otwartym sercem każdemu zwierzakowi, niezależnie od gatunku. Dzień dobry, Wera, powiedz, co ty tutaj robisz i jak tutaj trafiłaś? Ja tutaj trafiłam przez jak w Dziwiszowie Dios walczył z zimą i z różnymi przeciwnościami, z ludźmi, którzy nie chcieli pomagać, wręcz zrobili pod górkę, zakręcali wodę, niszczyli organizację z zewnątrz i przyjechałam raz, drugi z pomocą i już zostałam. I teraz sobie tutaj pomieszkuję razem z psiakami. I pomagasz. Co to jest, proszę pana? No teraz coś się musiało... Trzeba iść do weterynarza, tak jak teraz. Dlatego nie wiedziałem... Niech pan zobaczy, pies upadł. Dopiero przyjechałem. Niech pan ściągnie ten łańcuch pieprzony. Witam wszystkich, słuchajcie kochani, pomagajcie, bo czeka nas kolejna zima. Remont w toku, strasznie się tej zimy boimy. Nie o siebie, ale o naszych podopiecznych. Pomagajcie nam, musimy was o to prosić cały czas, z całego serca. Bo strasznie boimy się, że będziemy marzli i że będziemy musieli tutaj bardzo walczyć z przeciwnościami losu. Eryk, jak się tutaj znalazłeś? Ja znalazłem się tutaj przez przypadek. Jechałem kiedyś do domu. I już tak zostałem. Owczary. Mamy piękne owczary, które szukają domu, szukają kochającej rodziny. Dzień dobry, Olaf. Tak to wygląda, jak widzicie, jest zgoda, jest miłość między psiakami. Co tu robicie, jak trafiliście? Raz postanowiła nas zabrać i jak raz przyjechaliśmy, to nie umiemy się rozstać z tym miejscem i nie chcemy, bo jest przecież wspaniale, psy są cudowne, ludzie są cudowni,
Uwielbiamy pomagać, spędzać czas z super istotami. No i wspierać przede wszystkim Dios naszymi przede wszystkim rękami, pomocą, jaką wykonujemy. Zwłaszcza, że ta pomoc jest potrzebna, dużo jest roboty, także zachęcamy, żeby oczywiście do pomocy przyjeżdżali też. Jeżeli nie tej fizycznej, to chociażby jakiejś finansowej, kupujcie karmy, przywoźcie, przekonajcie się sami, jak to jest wspaniale. Jak sami widzicie, dotychczasowe funkcjonowanie Dios to jedna wielka prowizorka, więc kontenery socjalne, kontenery biurowe, w których prowadzimy całą działalność, w której doprowadzamy zwierzęta do normalności, wyprowadzamy je z ruiny, ale niestety nie jest to rozwiązanie na dłuższy czas. Idzie zima, najtrudniejszy okres roku i nie wyobrażamy sobie życia w tym miejscu. Chcemy dokończyć remont naszego ośrodka, chcemy dokończyć remont psiego domu, ale uda nam się to tylko dzięki waszemu wsparciu. Obecnie budynek jest w stanie surowym, dlatego błagamy was o wsparcie, abyśmy przed zimą zdążyli wykończyć to miejsce, żebyśmy przed zimą zdążyli przenieść naszych podopiecznych do domowych warunków, w których nie będziemy musieli borykać się z takimi problemami, jak mamy w tymczasowych kontenerach. Więc za wszelką pomoc z góry dziękujemy, prosimy o więcej, no bo istniejemy i funkcjonujemy tylko dzięki waszemu wsparciu. I również ze mną prosi Cruella, nasza podopieczna, której wszyscy życzyli śmierci, ale ona się nie poddała, zawalczyła, my jej w tym troszkę pomogliśmy. Jest to pies, który z agonii doszedł do siebie, chociaż cały czas jeszcze widzicie jazmo tej choroby, brak włosków na pysiu, ale to dla niej nie jest żaden problem.